Małgorzata Broszewska-Palenik zapraszam na cotygodniowe wydanie informacji. Do środy 19 października, czyli do dnia pogrzebu Andrzeja Wajdy, można się wpisywać do księgi kondolencyjnej, która jest wystawiona codziennie od godziny 9 do 19 w Urzędzie Miasta przy Placu Wszystkich Świętych. Andrzej Wajda, wybitny reżyser filmowy i teatralny, zmarł 9 października, miał 90 lat. Zostanie pochowany w środę na cmentarzu salwatorskim. Andrzej Wajda był, no można powiedzieć, z serca krakowianinem. Polska i Kraków bardzo wiele stracili na jego śmierci, bo to był naprawdę wybitny reżyser. No cóż, straciliśmy wyjątkowego człowieka. Mówię człowieka i mówię, że straciliśmy wyjątkowego artystę. Nauczał pewnego dobrego smaku, dobrego myślenia, otwartego myślenia, swobodnego myślenia. Miał niezwykłą intuicję artystyczną, to zawsze mu tego zazdrościłem. Mianowicie Andrzej Wajda swoim umysłem przewidywał, co będzie. Robił spektakle, robił filmy, które wyprzedzały swój czas. On zawsze promieniował taką kulturą, swobodą, miłością do człowieka, delikatnością w stosunku do człowieka. No to był naprawdę niezwykły człowiek. Kraków jest moim miastem, pomimo tego, że urodziłem się zupełnie gdzie indziej. Kraków ma jedną fantastyczną zaletę na pewno, że jak to mówią w Krakowie, można wszędzie, no prawie wszędzie dojść na nogach. Miejskie rowery czwartej generacji Wawelo pojawiły się już na krakowskich ulicach. Żeby z nich skorzystać, należy wykupić jeden z dwóch abonamentów miesięcznych za 19 lub 24 zł. W nowym systemie zniknie opcja darmowej jazdy przez 20 minut, ale środki zgromadzone na dotychczasowych kontach zostaną zachowane. System, który uruchamiamy, jest to system pilotażowy. Jest to pierwszy etap budowy docelowego systemu składającego się z 150 stacji i 1500 rowerów. Są na pewno wygodne, są na pewno naszpikowane różnymi technologiami, była o tym mowa dzisiaj, czyli od aktywnego GPS-u, przez komputer pokładowy, poprzez zgłoszenie jednym przyciskiem awarii, więc możliwie są naprawdę przyjemne w użytkowaniu. Zarówno w trakcie jazdy, jak i w obsłudze. A żeby skorzystać z systemów, najpierw rejestrujemy się, przekazując podstawowe dane osobowe. Następnie dokonujemy płatności. Tak naprawdę wypożyczamy rower z poziomu komputera pokładowego, który jest umieszczony na tylnej części roweru. Możemy ten rower zarówno zwrócić na stacji, ale jeżeli mamy ochotę, możemy też taki rower zwrócić poza stacją. Jest oczywiście za to dodatkowa opłata w wysokości 3 zł, natomiast możemy wtedy skorzystać z dowolnego stojaka miejskiego. Pierwsze w Krakowie modułowe przedszkole zostało otwarte. Budowa trwała zaledwie kilka miesięcy, a to dzięki temu, że składa się go jak klocki Lego z gotowych elementów. W nowo otwartej placówce przy ulicy Golikówka 52 uczy się 50 przedszkolaków. Zaczynamy! Niech lecą wszystkie do góry! 3, 4. Mi się podoba kuchnia, bo mamy też kuchnię i tam mamy nowe naczynka. Tylko nieprawdziwe. Takie zabawkowe mam. Teraz to nie jest. Jest bardzo fajnie. W przedszkole składa się ono z dwóch bardzo dużych sal dydaktycznych. Każda sala dydaktyczna ma swoją własną szatnię i własną łazienkę. Mamy też całe zaplecze socjalne, w którym jest pomieszczenie socjalne, toaleta przystosowana dla potrzeb niepełnosprawnych oraz pokój logopedy. Są to przedszkole, które funkcjonują jak klocki Lego, czyli można je nadbudować, przenieść z miejsc, gdzie już nie są potrzebne, w miejsca, gdzie są niebywale i szybko potrzebne. Jest droższe niż normalne przedszkole w budowie i to jest dosyć znacznie, natomiast to, co przemawia za tym, tak jak w tym wypadku, to była kwestia szybkości, konieczności szybkiego wybudowania przedszkola, jako że to, które tutaj było, mieściło się na poddaszu szkoły i w zasadzie nie spełniało żadnych warunków. Kraków otrzymał najważniejszą europejską nagrodę Civitas w dziedzinie czystego transportu miejskiego. Europejskie jury doceniło stolicę Małopolski za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu i wskazało jako wzór do naśladowania w dziedzinie zrównoważonej mobilności w Europie. Nagroda jest przyznana za działania miasta w zakresie ograniczenia dostępności samochodów dla centrum miasta poprzez budowę pierwszej obwodnicy, w którym wprowadziliśmy ruch jednokierunkowy,
jak i również poprzez ciągłe powiększanie przestrzeni publicznej, na której wprowadzamy ruch pieszy. To jest cały ciąg oczywiście od Bramy Floriańskiej aż pod Wawel, co zostało uznane za wyjątkowe działanie, które oceniono jako wybitne osiągnięcia aglomeracji czy miasta Krakowa na tle innych aglomeracji europejskich. W sobotę Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do wspólnego sadzenia lasu. Buki, olchy i wiązy zostaną posadzone na 1,5-hektarowym terenie w Toniach. Start o godzinie 9. Na koniec będzie można odpocząć przy ognisku i kiełbaskach. Krakowianie, artyści, sportowcy, naukowcy oraz przedstawiciele władz miasta dyskutowali i tworzyli wspólnie wizję stolicy Małopolski, w której lepiej się będzie żyło kolejnym pokoleniom. W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbyła się już ostatnia z cyklu debat Kraków dla pokoleń. Powinniśmy się zastanowić, czy jest przyczyn dla wszystkich, dla mieszkańców, dla turystów, dla osób pracujących w korporacjach, a jeśli nie, tworzyć nowe przestrzenie, żeby wszyscy żyją się tutaj wspólnie dobrze. Kraków, aby być przyjazny gościom, najpierw musi być przyjazny swoim mieszkańcom. Cieszę się z jednego wniosku, który się generalnie powtarzał wszędzie, że nie chcemy Krakowa, który się rozrasta powierzchniowo, chcemy się koncentrować na jakości życia w naszym mieście. Te spotkania powinny być kontynuowane. Mieliśmy miks ogromnego doświadczenia z młodzieżą, ze świeżymi pomysłami. Jestem jak najbardziej na tak. Rocznie w celach medyczno-turystycznych Kraków odwiedza kilkaset tysięcy turystów. Dzięki coraz szybciej rozwijającej się tzw. turystyce medycznej Kraków staje przed nowymi wyzwaniami. Grono wybitnych ekspertów, przedstawicieli branży medycznej i turystycznej przez 2 dni dyskutowało o szansach i możliwościach, jakie otwierają się przed Krakowem i Małopolską na pierwszym krakowskim kongresie turystyki medycznej. My staramy się uprofilować naszą turystykę, bo o ile szliśmy do tej pory w tym sensie z promocją, aby ściągnąć turystów w ogóle, to w tej chwili staramy się ich jakoś pozycjonować, to znaczy turystyka pielgrzymkowa, turystyka biznesowa i właśnie turystyka medyczna. Chcemy ją rozwinąć, a jako Kraków mamy ku temu wszelkie predyspozycje, jesteśmy w końcu dużym ośrodkiem medycznym, nie tylko medycznym, ale przypomnę, że Kraków jest uzdrowiskiem. Wydaje mi się, że na pewno na pierwszym miejscu jest kardiologia, to jest ciągle towar eksportowy krakowskiej medycyny, najbardziej rozpoznawalny. Możemy dzisiaj widzieć, że coraz szerzej pacjenci chcą się u nas leczyć. Mówimy tutaj o pacjentach na pewno urologicznych, możemy mówić o pacjentach z zakresu stomatologii i w zakresie pediatrii. Myślę, że tutaj również właśnie kardiochirurgia czy kardiologia pediatryczna to są te działki, w których no pacjenci szukają pomocy w Krakowie. Ze świadczeń zdrowotnych korzystają przede wszystkim u nas obywatele Ukrainy. To ponad 30%. Na drugim miejscu już jest tak klasycznie, a więc Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Po raz pierwszy zetknęły się na tej konferencji środowiska związane z branżą medyczną, ale także z branżą turystyczną, ponieważ tutaj dostrzegamy potrzebę bliższej wymiany informacji, gdyż dla branży naszej krakowskiej turystycznej jest to trochę nowy temat. W krakowskich szkołach i przedszkolach pracuje kilkanaście tysięcy nauczycieli i wychowawców. 14 października obchodzą swoje święto – Dzień Nauczyciela. Poza kwiatami, podziękowaniami za trud kształcenia i wychowania młodych ludzi, prezydent Jacek Majchrowski nagrodził tych, którzy do swojej pracy podchodzą z sercem, wręczając im wyróżnienia Nauczyciel z pasją. 21 km i 97,5 metra. Tyle będą musieli pokonać w niedzielę uczestnicy 3. PZU Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Kilka tysięcy biegaczy wystartuje o godzinie 11 spod Tauron Areny, dlatego kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Trasa oczywiście jest ta sama co w zeszłym roku, czyli startujemy pod Tauron Kraków Areną. Biegniemy w stronę Bulwaru Wiślanych, aby ci, którzy są spoza Krakowa, mogli biegać w samym centrum, czyli Bulwarami Wiślanymi, Wawel, Rynek Główny i powrót pod Aurenę, gdzie będziemy wbiegać na
hale. Utrudnienia niestety będą z uwagi na to, że przebiegamy przez całe miasto, natomiast zrobimy wszystko, żeby bezpośrednio po przebiegnięciu graczy to otworzyć. Jedyną ulicą, która będzie bardzo w czas zamknięta, jest to ulica Lema. Natomiast jeżeli chodzi o resztę ulic, po których przebiega trasa, będzie zamykana o godzinie 9:30 z uwagi na to, że trzeba postawić oznakowania, bariery, zamknąć ruch i wszystko, co jest z tym związane. Centrum Kongresowe ICE Kraków będzie świętowało w niedzielę drugie urodziny. Poza urodzinowym zwiedzaniem centrum, na odwiedzających czekają warsztaty kulinarne, designu dla najmłodszych, pokazy służb medycznych, wspólne czytanie bajek. Będzie też próba pobicia niecodziennego rekordu. Staramy się, żeby dokładnie 16 października, czyli w Europejskim Dniu Przywracania Akcji Serca, właśnie tutaj w Centrum Kongresowym, został pobity rekord liczby osób, które naraz reanimują fantomy. Tak więc chcemy, żeby właśnie ci najmłodsi, którzy przyjdą do nas m.in. na pokaz filmu Zwierzogród, mogli też nauczyć się, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i bezpieczeństwo innych. Od godziny 12 do 14 wszystkie atrakcje typu warsztaty, o godzinie 14 startujemy z filmem. W imieniu całego zespołu Krakowskiego Biura Festiwalowego i wszystkich pracowników Centrum Kongresowego ICE Kraków zapraszamy. W niedzielę naprawdę będzie bardzo rodzinnie. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Na kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.